Trumny Styrzet i witam w czwartej i ostatniej części składanki rzeźnika, w której opowiemy o maczetach, tonfach, sztyletach, batach i broni miotanej, kończąc temat broni białej na chwilę obecną. Zacznijmy od narzędzi początkowo służących do przecinania się przez liany i gąszcz w dżungli, a obecnie służących nam do przecinania się przez infestów. I w sumie niewiele ponadto, a nawet i przez infestów idzie dość opornie. Szczególnie jeśli chcesz używać zwykłej maczety, którą teraz trochę ciężko zdobyć. Nawet twórcy gry uznali, że jest to najgorsza ze wszystkich broni białych. Obrażenia niższe niż skana, prędkość podobna do broni dwuręcznych, szansa na status poniżej przeciętna i szansa na kryt w granicach suchego żartu. Masz większą szansę, że przeciwnicy zdechną ze śmiechu, nim zdołasz ich poszatkować, chyba że mówimy o misjach poniżej 10 poziomu, ale nie oszukujmy się. Tam działa nawet lato, więc nie ma chyba w ogóle o czym mówić. Wersja Wraith tej broni już się do czegoś nadaje. Co prawda szanse na status i kryt dalej są nędzne, ale obrażenia wzrastają, dostajemy dwie dodatkowe polarności i dzięki temu pozostałe dwa atuty tej broni mają sens. Po pierwsze, broń ma momentum, więc nikt nas nie powali. Po drugie, szansa na wytrącenie z równowagi jest wysoka, więc tutaj też rozkręcamy imprezę wyglądającą jak rave dla ludzi z padaczką. Poza tym, broń ma bardzo szybką animację finishera i blokując redukuje obrażenia o 85%. Oczywiście, by ją zdobyć, trzeba poczekać, aż kupiec spustki będzie miał, ale cóż począć? Kupić od kogoś za ilość platyny zakrawającą na otwartą kradzież? Nie, dziękuję. Tak czy inaczej, od tej pory będziemy używać tej maczety jako punktu odniesienia dla pozostałych. Swego rodzaju poprzeczkę do przeskoczenia określającą faktyczną użyteczność broni. Niewielu ją przeskoczy, więc wypada pod nią ustawić pojemnik na ucięte nogi. Mówiłem już o dual kamas, więc teraz pomówię o pojedynczej kamie. Masz, skacz! Wiedziałem. Jedyne czym broń się wyróżnia to prędkość ataku. Obrażenia co prawda są inaczej rozdysponowane, ale niewiele to zmienia. Szansa na status spadła z poniżej przeciętnej do poziomu, czemu to w ogóle tu jest? No nie no, serio. Statystycznie 1 na 50 ataków spowoduje status. Czy ktoś w ogóle będzie na to zwracał uwagę? Ja nie. Głównie dlatego, że waliłem tę broń od razu po wbiciu jej 30 poziomu. Dalej mamy Nami Solo. Obrażenia spadają z kolan na pysk, ale szansa na status i na kryt wzrastają. Nami Solo nie jest może lepszy niż nasz punkt porównawczy, ale nie jest też jakoś tragicznie. By uzyskać jednoznaczny werdykt, musiałbym podczas liczenia DPS-u wziąć pod uwagę efekty statusu, a te są zależne od tego, jakie obrażenia do metranetu wrzucimy, więc to może być troszkę utrudnione zadanie. No bo broń opieramy właśnie na szansie na status i ewentualnie na krytach, jak to woli. Należy pamiętać, że w wypadku statusów zadających obrażenia są one zależne od całkowitych obrażeń broni po podliczeniu modu, więc trzeba się zastanowić, na co się tak naprawdę liczy. Na to, że i kryt, i szansa pojawią się jednocześnie i połączą w morderczym duecie, czy po prostu olać kryty i pójść czysto w szansę na status, podnosząc ją do absurdalnego poziomu i decydując się na nieco niższe obrażenia całkowite. Drugie wyjście byłoby dobre dla statusów nie zadających obrażeń. Kolejna broń na liście to Prova. Dobra, nawet nie skacz, bo z łeb stracisz. Już, sio! Zajmijmy się prową Vandal, przy której od razu wspomnę o wersji podstawowej, bo w tym wypadku zmienia się w tej broni tyle, że nawet opłaca się jej trochę poużywać. Po pierwsze, prowa zadaje obrażenia elektryczne, więc najbardziej wszechstronne spośród elementarnych. I warto tutaj dodać, że obrażeń tych nie jest jakoś szczególnie mało, jak na ten typ broni. Z uwagi na to, że są to wyłącznie obrażenia elementarne, to łatwiej też ją zmodować i nie tracimy nic używając modów dających zarówno obrażenia elementarne, jak i szanse na status. Broń nie ma dwóch potencjalnych modowalnych dodatkowych cech, więc nie musimy kombinować. Z 20% szansy na status jest całkiem solidnie, więc o ile nie masz nic przeciwko wyglądają jak ktoś, kto urwał się z technoimprezy machając przerośniętym glowstickiem, to proszę bardzo. Poużywaj sobie, naprawdę nie jest źle. Ostatni przedstawiciel rodziny to Gazal Machete, która jest równa lub przebija nasz punkt odniesienia pod każdym względem. Szansa na status jest równie wysoka co u Nami Solo, obrażenia są najwyższe wśród maczet i modyfikator krytyczny nie jest tu pośledzony, ale przy 10% szans na kryt i tak nie ma to większego znaczenia. Prędkość ataku jest taka sama jak w wypadku Machete Wraith. Teraz coś, czego nie wiedziałem, do czasu aż rzuciłem okiem na Wikipedię, by upewnić się, że niczego nie przegapiłem. Synergia z Dżinem. No ale nie oszukujmy się, kto używa Dżina. Ogólnie, jeśli zabije się kogoś maczetą, to detonacja z Fatal Attraction otrzymuje dodatkowe obrażenia od kwasu. A ile ktoś Dżin użyje Fatal Attraction, to maczeta otrzymuje dodatkowe obrażenia od kwasu na parę sekund. Niby użyteczne, ale nie wiem, czy opłaca się dla tego powodu mieć Dżina. Do maczet jest tylko jeden styl walki, Sundering Weave. Jedyny kombos, który jest wart uwagi to Flash Flood, który zadaje zwiększone obrażenia 4 ostatnimi atakami i uderza 4-krotnie przed ostatnim oraz ragduluje ostatnim, powodując zarazem krwawienie. Teraz weźmy się za tonfy, o wiele bardziej użyteczne niż maczety, zaczynając od Kronen, które były pierwszymi dodanymi tonfami. Całkiem szybkie i solidne, z dobrą szansą na status i nędzną szansą na kryt, skupione wokół obrażeń tnących. Są to najsłabsze z dostępnych tonf, ale i tak są lepsze niż większość, jeśli nie wszystkie maczety, i mają dość potężne obrażenia atakiem ze wślizgu. Ale nie przyzwyczajajcie się do nich, bo są one komponentem w produkcji Boltace, które są wolniejsze, ale mają większe obrażenia i jeszcze większą szansę na status, a ich atak ze wślizgu jest jeszcze mocniejszy. Ale do nich się też nie przyzwyczajajcie, bo u arbitrów Hexis jest Telos Boltace, które są jeszcze lepsze, łącząc najlepsze cechy Kronan i Boltace. Przy okazji mając większą szansę na kryt, ale i tak nie będziemy w sumie z niej korzystać, więc nie jest to jakoś istotne. Co jest istotne, to dodatkowy efekt przy ataku ze wślizgu, który jest mocno użyteczny, no i jeszcze donacja syndykadowa. Smacznego. A tu młody nadlecer. Ostatnimi tonfami są Ohma i tu mamy zagwozdkę. Może i broń nie ma takich efektów jak Telos Boltace, jest wolniejsza, ale obrażenia są wyższe, łatwiejsze do zmodowania, no bo są czystymi elektrycznymi obrażeniami. Szansa na kryt ma już zastosowanie, dzięki czemu pakujemy tam berserkera i po palu krytykach jesteśmy szybsi niż w przypadku Telos Boltace. Dodatkowy bajer to efekt elektryczny przy uderzeniu w ziemię. Ilekroć wylądujesz z przytupem, przeciwnicy wokół postoją chwilę, by podziwiać twój superhero landing. Aż się telepią. Świetna sprawa. Style walki do tonf to Star Divide, który jest wyłącznie do PvP, więc go sobie odpuszczę, Gemini Cross i Sovereign Outcast. Sovereign Outcast jest zdecydowanie lepszy na duże grupy przeciwników dzięki serii Rogue Edict i posiada atak ładowany, co to Gemini Cross daje możliwość zadania wielokrotnych ciosów w węższym zasięgu serią Vagrant Blight i Blind Tormentor. Teraz weźmy się za sztylety i tu zacznę od specjalnego moda do sztyletów, Covered Lethality, zwiększający bazowe obrażenia sztyletów, co sprawia, że modowanie ich staje się jeszcze bardziej opłacalne. Druga sprawa to fakt, że sztylety zabiją przeciwników momentalnie, jeśli używa się ich po cichu. 10. poziom przeciwnika? Martwy. 30. poziom? Martwy. 60. poziom? Jak wyżej. Uwielbiam to. Dobrze się zaczyna, więc przejdźmy do konkretów. Pamiętajmy, że ciche podejście nie zawsze wychodzi i gdy się tak stanie, musimy użyć tej broni w klasyczny sposób. I na tym się skupimy w dalszej części filmiku. Zacznijmy od Ceramic Dagger, który od razu stawiamy koło zastawy babci i więcej go nie ruszamy. Tylko wbijcie mu w 30. poziom, bo wiadomo, poziom kąta. Teraz spójrzmy na Dark Dagger. I olejmy go, przechodząc do Rakta Dark Dagger. Staty są raczej średnie, ale bez tragedii. 10% szans na status nie jest najlepsze, ale pamiętajmy, że broń zadaje redaktywne obrażenia, więc jest pewna szansa na to, że frajerzy zaczną tłuc się między sobą. Aczkolwiek broń ma bardzo mały zasięg, więc będziesz wtedy i tak w zasięgu strzału. Nie za dobrze, co? Też tak sądzę. Broń jest stosunkowo szybka, więc jeśli chcesz używać jakiegoś sztyletu, to chyba jest najlepszą opcją. Rakta Dark Dagger jest całkiem niezły, tym bardziej, że ma mod, który jest dostępny tylko dla tego sztyletu i zwiększa szanse na status o 20% na dzień dobry. Żeby było zabawniej, broń ta regeneruje tarczę, jeśli cel jest pod wpływem redaktywności, redukuje widoczność postaci, jeśli jest dzierżony, ułatwiając ciche podejście. Dalej mamy Hit Dagger, który w sumie, no, jest lepszy od ceramicznego, ale to tyle, jeśli chodzi o zalety. Jak uderza się nim o ziemię, to zadaje 100% obrażeń jako obrażenia od ognia, więc niby można go używać na infestów, ale na dłuższą metę jest masa lepszych broni, a jako sztylet zdecydowanie przegrywa z Rakta Dark Dagger, więc zostawmy tego biedaka w spokoju. Następny jest Karyst, który ma tak samo wysokie obrażenia, ale ich typ jest inny. Karyst zadaje toksyczne obrażenie, ma 10% szans na kryt i 15% szans na status, ale jest wolny jak cholera. Jak takie małe coś jest równie wolne co pieprzony młot dwuręczny, to zakrwawa na kpinę. A Shiv jest jeszcze wolniejszy. No ale Shiv w przeciwieństwie do wszystkich innych sztyletów zadaje obrażenia wielu przeciwnikom naraz. No i ma 25% szans na status. Trochę mniej obrażeń niż nasz faworyt, ale jest upierdliwy do zdobycia. Trzeba czekać na event lub kupić jego kawałki od graczy. A ja i tak lubię ten sztylet właśnie przez wzgląd na atakowanie wielu celi naraz. Masz też niby gwarantowane podpalenie przy ciosie o ziemię, ale status ów ma zredukowane obrażenia z jakiegoś powodu, czego osobiście w ogóle nie rozumiem. No cóż, tyle dobrze, że możesz tego sztyletu używać od zerowego poziomu konta, więc jeśli masz na podręczu wszystkie części, to dajesz go początkującemu kumplowi w komplecie z modem Covered Lethality i będzie mógł go używać, aż mu się znudzi. I potem znów pewnie na każdej misji po cichu. Do sztyletów są dwa style. Pointed Wind i Humming Fang. Przy czym Pointed Wind jest stylem dla leniwych, bo co już drugi atak kombosa jest solidny, zadając 4-krotne obrażenie dwukrotnie. Obszarowo. Może i kombosy są tylko dwa i nie za bardzo opłaca się ich kończyć, ale drugi atak za to nadrabia. Homing Fang ma 3 kombosy, z czego najciekawszy jest Life Eater, chociaż Lashing Forward powodujący krwawienie ostatnim ciosem też jest niezły. Dobra, fani lateksu i łańcuchów, zbierzcie się w kółeczko. Idziemy wybatorzyć niegrzecznych chłopców, dziewczynki, no i w sumie idziemy batorzyć wszystko. Jazda! Batów nie ma za wiele. Zaledwie 4 przedstawicieli. Aterax, Lekta, Secura Lekta oraz Skoliak. Mają jednak dwie wspólne cechy. Spory zasięg ataku, dobre do koszenia całych hord przeciwników za jednym zamachem i momentum odparniające na obalenie, przeciągnięcie i odrzut. Najprostszy podział tej osobliwej dziedziny broni wygląda tak. Nie lubisz critów i chcesz zadawać obrażenia fizyczne? Bierz Skoliak. Chcesz zadawać obrażenia fizyczne i lubisz crity? Weź Aterax. Lubisz obrażenia elektryczne i masz poniżej 8 poziomu konta? Weź Lektę. Lubisz obrażenia elektryczne i masz 8 lub wyższy poziom konta, albo lubisz zgarniać więcej hajsu z przeciwników? Bierz Secura Lektę. O Skoliak jest najmniej do powiedzenia, można pokombinować coś z szansą na status i prędkością ataku, bo broń jest bardzo szybka jak na coś zadającego obrażenia w takim zasięgu. I to całkiem niezłe obrażenia, tylko słabiej skoncentrowana na tnących niż w przypadku Aterax, co sprawi, że jeśli zmoduje się w ten sam sposób, to różnica obrażeń nie będzie jakaś wielka. Zdobywanie Skoliak też jest bardziej upierdliwe niż zdobywanie Aterax, więc nie wiem, czy warto się szarpać z tym infestowym czymś. No niby jest szybsze, ale bez przesady. Dobra, omówmy teraz Aterax, skoro już o nim wspomniałem. Ogólnie lubię tę broń, bo nie widzę żadnego logicznego uwarunkowania, by było to bardziej groźne dla atakowanego niż atakującego. Wizualnie jest to chyba efekt jakiegoś dzieciniałego sadysty. Już widzę, jak był przyjmowany ten pomysł. Do pokoju wbija gość z kreatywnych. Dobra, robimy kolejne te broni, baty. Zróbcie mi pierwszego przedstawiciela rodziny. Ja muszę lecieć, bo jestem umówiony na ostry, znaczy się kawę, więc nara. Drzwi się za nim zamykają i w pokoju zostaje trzech typa. Jeden był zajęty graniem w Pokémon Go, drugi spał, a trzeci mówił, dobra chłopaki, zajmę się tym. Wraca na chatę i mówi, dobra, co by sprawiło, by bat był bardziej hardkorowy? I zaczyna przeglądać obrazki i widzi na przykład lamię. Ej, zrobię tak, zamiast haków tam ostrza! Rysuje, jest spoko. Ale potem dziabnie jakiś trefny towar i zaczyna kombinować. Ej, a jakby te ostrza się obracały? Mógłbym spędzić tutaj pół godziny tłumacząc, na ile sposobów to jest głupi pomysł, ale chyba już wszyscy rozumieją moją postawę, więc sobie odpuszczę. Wybaczcie, ale musiałem wywalić to z systemu. Jeśli chodzi o zadawane obrażenia, bat ten przeskakuje możliwościami Lekty. Build podkryty sprawia, że pomimo zadawania fizycznych obrażeń i tak radzi sobie lepiej niż Secura Lekta, łapiąc prędkość ataku z berserk i mając nawet sensowną szansę na kryt i mnożnik obrażeń. Secura Lekta to bat, który chce wpakować 3 moty primed, więc formowanie jej dwukrotnie jest niezbędne. Oczywiście można nie formować tej broni w ogóle i użyć zwykłych modów, ale skoro mam mody prime, to czemu by nie wycisnąć Secura Lekty ostatnich soków? W idealnym wypadku, poza Reach, Pressure Point, Fury i Focus Energy pakujemy w tę broń 2 mody na obrażenie elementarne i 2 mody na szans na status i obrażenie elementarne, ale można też dorzucić tam jakiś Life Strike czy coś w ten deseń. Wysoka szansa na status jednak sprawia, że osobiście przechylałbym się w stronę 2 elementarno-statusowych, gdybym miał wszystkie potrzebne. Wspomniałem wcześniej o kasie. Secura Lekta daje większą szansę na to, że przeciwnik upuści hajs przy śmierci, więc rekiny finansjery mogą ostrzyć zęby oczekując na tę broń. Co do stylów walki mamy Burning Wasp i Coiling Viper i oba są takie trochę meh. Osobiście wolę Burning Wasp, bo ma 2 ataki o sporym zasięgu w kombosie Sparking Torture, za to combo Tumbling King w stylu Coiling Viper też ma swój niezaprzeczalny urok. Okej, przejdźmy do broni miotanej, zaczynając od Glaive'i. Glaive'i! Czy ktoś w tej firmie kiedykolwiek patrzył, jak działa broń działa i jak się nazywa? Naprawdę nie trzeba wiele szukać, by odkryć, że Glevia to broń drzewcowa zaopatrzona w żelejsce w postaci grotu o kształcie szerokiego, jednosiecznego noża, niekiedy odgiętego lekko do tyłu, osadzonego na drzewcu o długości 2 do 2,5 metra. Pozdrowienia z Wikipedii. Jak do ciężkiej cholery dali radę zrobić z tego to? Dobra, bierzmy się za robotę. Do ogarnięcia mamy Glaive'ie, Glaive Prime, Kestrel, Halikar, Ceratę i Orvius. Pierwsze co rzuca się w oczy we wszystkich tych broniach to niskie obrażenia. Ale spoko, tu głównie interesuje nas atak ładowany, a więc rzut. No bo po co brać broń miotaną, jeśli nie po to? Serio? Chcesz się nią tłuc w walce wręcz? Ponad 50% broni sprawdzi się lepiej niż broń miotana w tej roli, więc nie wciskaj mi kitu. Masz tu padek, iść pierdolnij mi kogoś w zęby, na jedno wyjdzie. Broń to rozważę więc głównie pod rzut, bo może i style walki wyglądają ładnie, ale myślimy tu przecież w pierwszej kolejności o funkcjonalności, a potem o walorach estetycznych, więc... Omówię wpierw jednocześnie zwykłą Glaive'ię, Kestrela i Halikar. Robię tak, gdyż, staty różnią się bardzo nieznacznie. Wszystkie te 3 miotane bronie to sprzęt dla początkujących. Nędzna szansa na kryt, słaba szansa na status, w zasadzie nie da się tego zmodować inaczej niż pod obrażenia, prędkość ataku i ewentualnie przebicie bądź prędkość lotu. Żadne z tych nie jest warte zachowania, więc zostawiłem sobie tylko Halikar, by pokazać build. A teraz żegnamy się z Halikarem, pozostałą dwójką i bierzemy się za to, co warte używania, zaczynając od Ceraty. Obrażenia toksyczne? Okej, spoko, 15% czasu na kryt, to brzmi nieźle. 35 obrażeń jak cała reszta i idziemy gdzieś indziej. A tak serio, to broń ta ma całkiem spoko staty, nie licząc tych, no, nieszczęsnych obrażeń. Broń można robić pod kryt lub status i sugeruję nie robić jej podoba naraz, chyba że nie macie właściwych modów, by robić cokolwiek innego. Niezależnie od buildu bierzemy Pressure Point, Fury i dwa mody pod obrażenie elementarne, jedno toksyczne i jedno dowolne. Pod kryty wchodzi True Steel, Organ Shatter i Berserk, a pod status dwa mody elementarno-statusowe i Lasting Sting, jeśli status nie daje obrażeń, lub Spoiled Strike, jeśli zadaje. Ostatnie zostaje to Orvius i Glaive Prime i każdy ma własne powody, by ich używać. Glaive Prime powoduje obrażenia obszarowe podczas trafienia rzutem, jeśli ma się zainstalowane Power Throw, za to Orvius można ręcznie zatonować podczas lotu, jeśli użyje się zenergetyzowania podczas gdy dysk jest w locie. Żeby było zabawniej, zenergetyzowany cios ładowany podnosi cel w powietrze. Broń ma też nawet niezłe obrażenia, ale szanse na status i kryt są raczej słabe, więc idziemy w obrażenia fizyczne i elementarne. Dobra, przejdźmy do Glaive Prime, których w grze nie ma od czasu ostatniego wypadu z Prime Bolt. Broń ma nieco mniej obrażeń od Orvius, ale za to ma 20% szans na status, więc drugi dał mody na obrażenie elementarne i szansa na status. A do tego standardowo Pressure Point, Fury, mod na obrażenia tnące i dwa elementarne. Ale tutaj obowiązkowo trzeba wrzucić Power Throw. Tak, ten mod, z którego robiłem sobie jaja ze współgraczami za czasów długich obron w pustce. Hej, to Power Throw, szybko, bierzmy go, potrzebujemy go do kolekcji razem z tymi 542 egzemplarzami, które już mamy. Tutaj jest niezbędny. Powoduje, że wszyscy w zasięgu 4 metrów od miejsca, w którym uderzę w teren, otrzymują obrażenie od rzutu. Aha, to jak rzut lecącym w linii prostej granatem. Mój egzemplarz zadaje całkiem solidne obrażenie przy rzucie, a można je zwiększyć jeszcze bardziej, jeśli komuś by się chciało nabić combo przed rzutem, zwiększając obrażenia. Tak czy inaczej, ja widzę broń miotaną głównie jako zabawkę przydatną na misjach w jakoś do 35 poziomu, gdzie ich użyteczność zaczyna powoli spadać. Ale jest to zabawka, z którą można mieć masę zabawy. Do broni miotanej są dwa style walki i Gleaming Talon wypada w porównaniu z Astral Twilight dość blado. Jedyny jego solidny kombo to Silver Reach, podczas gdy wszystkie serie Astral Twilight poza podstawową są dość ciekawe z różnych względów i kończą się atakiem obszarowym. Dobra, teraz bierzemy się za Nunchaku. Są dwa. Ninkondi i Shaku i no... w sumie to są nawet niezłe, przy czym Shaku robi się z lepszego od niego poniekąd Ninkondi, co jest dla mnie trochę trudne do przyjęcia, biorąc pod uwagę, że trzeba wydać dodatkową formę i inne surowce na to, by zrobić downgrade tak naprawdę. A trzeba to zrobić, mieć wszystko powbijane na 30. No dobra. Obie te bronie mają wymagany poziom pierwszy, ale jedna wymaga 2 kryształów organowych, a druga tej pierwszej i formy, więc jakoś nie widzę, jak ktoś na pierwszym poziomie miałby to torwać, nie wydając platyny. Przy Shaku prędkość i szansa na status są całkiem solidne, więc pakujemy w nie Fury, Pressure Point, 1 lub 2 mody na obrażenia obuchowe, 2 mody elementarne, 2 elementarne szansa na status i po sprawie. W wypadku Ninkondi robimy podobnie, ale zamiast obrażeń obuchowych można trochę pocwaniaczyć, bo broń zadaje jedynie obrażenia elementarne. W miejsce modów na obrażenia obuchowe bez tego idą dwa spośród następujących. Reach, Spoiled Strike, Lasting Sting. Można w sumie też go zrobić pod combo, jakby się komuś podobało. Broń ma 10% większej szansy na status, więc będzie jeszcze lepsza w nakładaniu statusu wrogom. Można zainfokować też kolejny mod na szansę na status i obrażenia elementarne, osiągając absurdalnie wysoką szansę. Może i prędkość ataku i obrażenia Ninkondi nie są takie wysokie, ale przy odpowiednio wywindowanych obrażeniach i szansie na status będzie równie dobrze. Broń ta nie ma obrażeń fizycznych, więc ciągle będzie sypać statusami elementarnymi, które jednak są ciekawsze niż obuchowe. Do Nunchaku jest tylko jeden styl, Atlantis Vulkan. Podstawowe jego combo to nic specjalnego, ale Molten Whirlpool to solidne combo na jeden cel, Blazing Vortex to szybkie combo na wiele celów, a Infernal Maelstrom to długie combo o szerokim zasięgu wszystkich ciosów poza pierwszymi dwoma z ragdolem na końcu. Całkiem ładnie. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o składanki rzeźnika. Tutaj miałem trochę więcej materiału, więc dużo się z tym pałowałem, ale chyba było warto. No, chyba, nie wiem, wy ocencie. Kolejny filmik zapewne za 2-3 tygodnie i wreszcie wrócimy do broni palnej.